Stóż Triathlon 2014. Michał Siakowski, czyli najlepszy zawodnik na dystansie długim. Michał, wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Od razu takie pytanie. Na mecie, kiedy odbierałeś gratulacje od Piotra Netera, czyli dyrektora tutaj zawodów, powiedziałeś w końcu. Dlaczego w końcu? No w końcu, bo ostatnie lata stawałem na podium, ale nie udało się wygrywać. A gdy w Suszu rozpoczął się, że tak powiem, przygoda z długim triathlonem, z organizacją zawodów, pierwsze zawody wygrałem, później na zmianę tak ja, Szymanowski, Dominik, znowu ja. No i później generalnie ta dobra pasta się skończyła na parę lat. No i dzisiaj na szczęście się udało. Na szczęście się udało, wszystko zagrało idealnie na trasie. Troszeczkę słabiej popłynąłem. No to pływanie zawsze kulało i kuleje do dzisiaj. Jakkolwiek bym nie zmienił koncepcji treningowej, zawsze pływanie jest troszeczkę słabiej. Ale czasami jest tak, że jak słabiej płynę, to wiem, że będzie dobrze na rowerze i na biegu. No i rzeczywiście tak było. Rower bardzo mocny. Tak czasami się, znaczy jak jechałem, tak się zastanawiałem, czy rzeczywiście jest mocny, bo jest dobra dyspozycja, czy dlatego, że zmieniłem koło na dysk. Ale summa summarum wyszło bardzo dobrze, z dosyć dużą przewagą udało się po rowerze przyjechać do boksu. A nie było ciężko z tym dyskiem dzisiaj? Nie, właśnie konfiguracja wiatru była taka, że on pomagał, tak? Bo w jedną stronę było tak bardziej, że tak powiem, z wiatrem, gdzie fajnie rower pchało, a pod wiatr wystarczyło trochę większą kadencją jechać i było okej. I dzisiaj właśnie na pływaniu kawałek dalej, ale potem szybko dojechałeś, bo chyba już po pierwszej pętli byłeś tam wysoko i na drugiej już byłeś na prowadzeniu na pewno. Tak, po pływaniu miałem, wyników nie widziałem, ale około 2,5 minuty do pierwszego. I mnie to także tak bardzo zmotywowało do tego, żeby pierwszą pętlę mocno pojechać i zobaczyć, ile uda się zniwelować z tej przewagi. No i udało się praktycznie do zera, tak? Dlatego zmieniłem troszeczkę taktykę i stwierdziłem, że trzeba mocniej pojechać rower, zrobić sobie przewagę, żeby na biegu generalnie nikt już nie mieli. No i na biegu był spokój. Na biegu był spokój. Pilnowałem się tylko, żeby odżywiać się, cały czas nawadniać, bo to czasami na euforii można popełnić jakiś błąd i za niego później zapłacić 2 km przed metą. Ale ty jesteś doświadczonym zawodnikiem, także to takie błędy się chyba nie trafiają już. No niby tak, ale koncentracja jednak to była podstawa. W 2006 roku byłeś na Hawajach, wtedy było 9-12. Nie będę się ciebie pytał, jakie było twoje najcieplejsze wspomnienie stamtąd, bo pewnie było gorąco, ale jakie jest takie twoje najbardziej wyraźne wspomnienie z tamtego startu? No najbardziej zapamiętam chyba pływanie, tą długą falę na Hawajach, gdzie raz widać wszystko elegancko, bo jest się na górze fali, raz nie widać nic. I tam też pływanie bardzo takie trudne, bo i słona woda, gdzie pod koniec od tego odcinka pływackiego już naprawdę można mieć ochotę wymiotować od tej soli. Także pływanie było trudne i to pamiętam do dziś, to uczucie na końcu pływania, kiedy już naprawdę człowiek wykończony. A to dopiero się przygoda zaczynała. To dopiero początek wyścigu jest przecież, to pływanie na Hawajach. Miał jakieś plany kiedyś powrotu na Hawaje może? Oj, ciężko będzie. Hawaje raczej już przechodzą do historii. Marzy mi się jeszcze w ogóle dystans Ironman, ale nie wiem, czy się uda. No, dwójka dzieci, czasu coraz mniej. Pracy coraz więcej. No to już jest taki pełnoetatowy trening wtedy, nie? Przy Ironmanie. No właśnie, trening, jeśli chciałbym się przygotować na, powiedzmy, złamanie 9 godzin, bo jeszcze mi się nie udało złamać 9 godzin. A wiem, że na tym poziomie przygotowań był w stanie, no ale tego treningu jednak no, trzeba sporo zrobić. Michał, jako taki jeden z najbardziej z doświadczonych zawodników, jakieś porady dla amatorów, którzy na przykład postanowili sobie debiutować tutaj w Suszu w przyszłym roku na przykład? No, najważniejszy jest cel, a później konsekwencja dążenia do celu. Oczywiście z głową i
że tak powiem, żeby nie przeskakiwać pewnych etapów za szybko, tak? Bo to może się, że tak powiem, odbić na jakiejś kontuzji, a to by było dosyć nieprzyjemne, szczególnie w pierwszym roku trenowania. Także z głową najlepiej za pomocą trenera, żeby przygotować się do odpowiednich zawodów. W suszu akurat debiutowała moja zawodniczka, która w styczniu zaczęła trenować pod kątem triatlonu. Udało jej się, zrobiła 6 godzin z kawałkiem, z czego się też bardzo cieszę, bo... Zawsze sukces trenera też to jest, nie? Tak, tak. Udało mi się sprawdzić, że tak powiem, nie tylko jako zawodnik, ale jako trener. Także można nawet, że tak powiem, na podstawie jakiegoś tam krótkiego okresu przygotowań odpowiednio przytrenować, że tak powiem, do połówki, żeby ukończyć. Czy jutro ktoś od Ciebie startuje w Mistrzostwach Polski na krótkim, na sprincie? Tak, startują bracia Najmowicz. Także... Super, to będziemy trzymać za nich kciuki. Dziękuję w takim razie, Michał, za rozmowę i widzimy się gdzie? Jeszcze się zobaczymy w tym roku? Na pewno w Gdyni. A czy coś wcześniej, czy później, to zależy od... Mistrzostwa Polski może w Poznaniu, czy nie? Nie, nie. Drugim takim głównym celem jest Gdynia i ten okres do Gdyni teraz chciałbym porządnie potrenować, bo nie zawsze, że tak powiem, bo nie wiem, czy to wszyscy wiedzą, ja pracuję jako nauczyciel, więc jak jest rok szkolny, to nie zawsze jest tyle czasu, żeby poświęcić szczególnie na rower. Teraz tego czasu, że tak powiem, jest troszeczkę więcej, więc chciałem jeszcze troszeczkę, że tak powiem, popracować nad rowerem. Dobra, trzymam w takim razie kciuki, Michał, i do zobaczenia w Gdyni. Do zobaczenia.